Światło. Kamera. Akcja. Na razie bez okularów, bo jednak zależy nam na oczach. Tylko z życiem graj! Jeden właśnie postanowiliśmy dla naszych uczestników przygotować specjalne warsztaty, które łączą fotografię ze światem filmowym. Pokazujemy inspiracje światem filmowym, ale także pewne rozwiązania, które w świecie filmowym są stosowane, po to, żeby ta fotografia była nieco inna, była bardziej opowieścią, narracją, żeby też zbudować odpowiednie oświetlenie, więc sięgamy po te rozwiązania ze świata filmowego po to, żeby jeszcze wzbogacić warsztat fotograficzny. Nie jesteśmy w stanie na fotografii tego ruchu pokazać, dlatego korzystamy z nieco innych rozwiązań. Gdzieś zapisujemy emocje, zapisujemy pewną opowieść, która pojawia nam się w kadrze, więc tutaj czerpiemy z filmu. Czerpiemy też z filmu poprzez budowanie odpowiedniego oświetlenia, poprzez tworzenie światów, które mogą być zupełnie nierealne, więc ten związek fotografii z filmem jest właśnie w poszukiwaniu pewnych rozwiązań, które możemy przejąć od filmu, a niekoniecznie z fotografii zrobić film. Tak, no film wywodzi się z fotografii. Film możemy powiedzieć, że jest poruszoną fotografią i najpierw była fotografia, ale oczywiście w trakcie rozwoju tych dwóch technik obrazowania ich drogi zupełnie się rozeszły. Film i fotografia to nie jest, paradoksalnie można powiedzieć, że to są bardzo zbieżne dziedziny, ale nie łączy się ich. Moja fascynacja wynika z zawodowych powodów. Na co dzień pracuję w szkole filmowej, jestem technikiem i mam okazję obserwować przeróżne zajęcia, warsztaty, przysłuchiwać się, jak znani filmowcy opowiadają o swojej branży. Niesamowicie mnie to wciągnęło i zainteresowało i z czasem zauważyłem, że wiele tematów, które są poruszane w świecie filmowym, można by świetnie zaadoptować do świata fotograficznego, żeby część zagadnień pogłębić, takich jak na przykład oświetlenie, czy praca z postacią. My pracujemy jako fotografowie zazwyczaj z modelką, tu jest praca z aktorką na przykład, ale to może przybrać dosyć podobne cechy. Światło w filmie jest dziedziną, wydaje mi się, bardzo rozbudowaną i oczywiście w filmie kładzie się ogromny nacisk na to, żeby oświetlenie planu było takie, żeby spełniało wizję i operatora, i reżysera. Jest też szereg innych narzędzi, których się używa i te wszystkie właśnie takie specyficzne dla tej branży narzędzia i metody można na mniejszą skalę, na bardziej amatorską, bardziej w warunkach domowych przystosować i używać też fotografii. W fotografii, jeżeli na przykład pracujemy w studiu, często uzyskujemy efekt posługując się pewnymi szablonami oświetleniowymi, czyli mamy światło prowadzące, mamy wypełnienie, mamy kontrę i często te efekty są dosyć powtarzalne między jednym fotografem a innym. Natomiast w filmie, ponieważ są inne wymagania, czasami trzeba zasymulować wieczór, czasami trzeba zasymulować zachód słońca albo światło w pokoju, więc jest dużo bardziej zróżnicowane to światło i dzięki temu może być traktowane bardziej autorsko. I to właśnie jest bardzo inspirujące. Czego się nauczyłam na tych warsztatach? Na pewno tego, że światło jest bardzo ważne. Można kombinować pod różnymi względami i to, że
niby proste zdjęcia mogą być czasami trudne albo ciekawe. Możemy czerpać inspiracje ze świata filmowego odnośnie światła, bo dzięki temu świecie filmowemu możemy kreować kadry fotograficzne, które mogą w jakimś sensie być ciekawe, inne i na pewno nie jednostajne. Na pewno coś wywnioskuję z tych warsztatów. Na pewno to, żeby bardziej patrzeć na światło, jak pada i inne takie rzeczy. Ciekawostką to jest i trochę też pozostanie, bo ja kreuję w innej dziedzinie fotografii, ale na pewno będę teraz patrzeć na światło bardziej. Modelki czy aktorki wypadamy blado, co się potem przekłada na ich pozowanie. Musimy stworzyć takie wrażenie, że jesteśmy przygotowani, jesteśmy profesjonalni, wiemy, przede wszystkim wiemy, do czego dążymy. Więc ta koszulka jest bardzo nieprzypadkowa, weźcie sobie to do serca. Grałam rolę mordercy, na którą nie byłam przygotowana. Bardzo było to zaskakujące. Niby rola niepozorna, mocno statyczna, a jednak dużo gry takiej twarzą, ciałem, dłonią. Gra świateł była fenomenalna, a rola niby trudna, ale łatwa. No, nowe wyzwanie. Zdecydowanie nowa inspiracja, nowe pokazanie moich możliwości, że mogę działać w innym kierunku, że potrafię coś nowego zapracować swoim ciałem, swoją twarzą, zupełnie w innej scenerii, w innych światłach, w innym obliczu. Najlepiej się czuję w zdjęciach takich naturalnych, jednak nieważne czy studio, czy jest to plener i przyroda, ale jednak niepozowanych, naturalnych, z naturalnym ruchu, mało tych ustawianych takich. Tutaj było dużo tego, dużo było takich pomysłów fotografów, żeby odpowiednio ustawić swoje ciało. Jednak wolę naturalne i że artysta łapie tak jakby tą naturę tego pracy mojego ciała. Produkcja, Sylwek, takie szczegóły. Ale stara się widzi, no. Koncepcja jest taka, bo po pierwsze mamy butterfly, mniej więcej sukar na początku, dobrze? Żebyście się nie przyzwyczajali, że to już do końca i koniec. A to całkiem aranżację zmienić, czy ja? Tak, możemy całkiem. No. Ja mam tylko te trampeczki jeszcze. Żeby zmienić kolory. Najrówniejszy moment trzeba znaleźć, bo było bardzo krzywo. I kurzu trochę, chyba że zostawiamy ten kurz. Nie, kurz niech będzie. Myślę, że będzie. Ale tą szczękę to ja bym... Bardziej, nie? No to przez... Trochę bardziej w tamtą stronę, no. Lampkę całą może przekręcić. O, dobra.